Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek, wyzwoleni niewolnicy. Gdy przyjmujemy, że odkupienie jest wyzwoleniem z niewoli, które wymagało zewnętrznej interwencji, możemy dojść do wniosku, że grzeszna ludzkość jest spętana przez moc czy wpływ silniejszy od niej. Nasuwa się zatem pytanie, przez jaką moc czy czynnik grzeszna ludzkość została spętana? Rozważ 6 rozdział listu do Rzymian. Zwróć uwagę, że w tym rozdziale Paweł wypowiada się na temat wolności. Jaki jest kontekst tej wolności? O czym apostoł mówi w tym fragmencie listu? 6 rozdział od 12 do 23 wiersza. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będzie dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pomyśl o tym, że Paweł napisał w tych wersetach i porównaj to z Rzymian, 6 rozdział, od 1 do 11. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i wy nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliście w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy.
Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł wyjaśnia znaczenie chrześcijańskiego chrztu. Wskazuje pewne elementy, które powinny obumrzeć z Chrystusem przez chrzest. Wymieniwszy je, wzywa chrześcijan, by zjednoczyli się z Nim, by przejawiali w swym życiu panowanie Zbawiciela, który wyzwolił ich z mocy grzechu. Krótko mówiąc, według Pawła, bez względu na to, jak zepsuta jest nasza natura wskutek grzechu, dzięki Chrystusowi możemy zostać wyzwoleni z mocy grzechu. Kto z nas nie miał okazji przekonać się, jak wyniszczająca jest to niewola? Kto z nas nie widział ludzi, którzy wskutek grzechu stali się życiowymi rozbitkami? Kto nie zmagał się z mocą grzechu osobiście? Grzech jest jak dotąd najgorszym wrogiem, z jakim mieliśmy do czynienia. To, co czyni grzech tak wielkim złem, jest fakt, iż jego panowanie nie jest nam narzucone z zewnątrz, ale jego źródło znajduje się w nas samych. Jak więc moglibyśmy uwolnić się spod panowania, które ma źródło w nas, w naszej naturze? Wyzwolenie, jak zauważyliśmy studiując powyższe wersety, jest możliwe jedynie dzięki mocy Jezusa, który zwyciężył za nas i oferuje nam moc do zwyciężania. Przez Niego dostępujemy nie tylko przebaczenia grzechów, ale stajemy się niejako martwi dla nich, wyzwoleni od nich. Nie musimy ulegać ich dominacji. To zdumiewająca i pełna mocy obietnica, którą każdy, kto wyznaje Chrystusa, musi przyjąć osobiście. Czy doświadczyłeś zniewalającej, brutalnej mocy grzechu? Jak możesz się nauczyć bardziej polegać na wspaniałych obietnicach wyzwolenia danego nam przez Jezusa? Dziękuję bardzo.